Cześć, tutaj Przemek. Super, że tu jesteś, bo dzisiaj rozmawiamy o technologii. API, Application Programming Interface, czyli taki łącznik pomiędzy różnymi systemami informatycznymi. Dzisiaj opowiem, dlaczego bez tego gościa w świecie IT byłoby bardzo trudno. Zapraszam. API, Application Programming Interface, to jest taki zbiór protokołów, definicji, które mają na celu połączenie, integrację dwóch różnych produktów, dwóch różnych usług, niekoniecznie znając to, co się tam w środku dzieje, czyli nie musimy zaglądać do środka danego systemu, żeby móc z niego wyciągać potrzebne nam dane. Można też powiedzieć, że API jest taką formą umowy pomiędzy dwoma systemami, w której definiujemy, w jaki sposób te systemy mogą się ze sobą komunikować, jak mogą ze sobą rozmawiać, czyli dla przykładu ustalamy, że jeśli dany system wyśle zapytanie do tego drugiego, to tamten zareaguje w odpowiedni, konkretny sposób. I do czego jest nam to w ogóle potrzebne? Przede wszystkim biznes się szybko rozwija, przede wszystkim technologia się szybko rozwija. Wyobraźcie sobie, że mielibyśmy edytować, zmieniać te systemy, na których pracujemy za każdym razem, jak pojawia się jakaś aktualizacja potrzeby biznesowej. Na przykład wdrażamy nowy pion w naszej firmie albo chcemy się połączyć, zintegrować z jakimś nowym sprzedawcą, z jakimś nowym dystrybutorem naszych produktów. No to wtedy musielibyśmy za każdym razem do naszego ekosystemu włączać systemy tamtej jednostki. Natomiast jeżeli operujemy na tych punktach styku, czyli wystawiamy sobie takie protokoły, wystawiamy sobie takie aplikacje, które umożliwiają tym systemom rozmowę ze sobą, no to po prostu musimy zadbać o odpowiednią integrację. Nie musimy tak jakby wchodzić w te konkretne klocki i ich zmieniać. Tutaj konceptem, który fantastycznie wpisuje się w temat API, jest tworzenie rozwiązań typu Cloud Native, o których opowiadałem w osobnym odcinku. Bardzo serdecznie zapraszam, gdzie na poziomie infrastruktury za pomocą interfejsów API z wykorzystaniem mikroserwisów integrujemy różne systemy informatyczne. No i w ten sposób możemy za pomocą takiego API integrować własne systemy wewnątrz naszej organizacji, czyli na przykład chcemy, żeby nasze systemy logistyczne współpracowały z naszymi systemami sprzedaży, albo wystawiać takie API na świat i umożliwiać innym integrację naszych usług z usługami innych biznesów, odpłatnie tworząc nowe systemy, tworząc nowe modele biznesowe. Takim najprostszym przykładem tego jest na przykład API wystawiane przez Google w zakresie Google Mapsów, czyli jeżeli jakiś biznes opiera się na mapie, potrzebuje danych z mapy, Google jest oczywiście tutaj ogromnym dostawcą tego typu usług, no to nie musi tworzyć mapy od nowa, może sobie zintegrować swój kawałek systemu z tym, co jest dostarczane przez Google poprzez właśnie publiczne API. Co więcej, wykorzystanie API ma ogromny sens, jeśli strony, które biorą udział w takiej integracji, korzystają nie tylko z tego jednego konkretnego systemu. Weźmy tutaj sobie przykład producenta, dystrybutora i sprzedawców akcesorii dla zwierząt, czyli takich sklepów zoologicznych. Wyobraźcie sobie, że producent produkuje zabawki dla zwierząt. Mamy dystrybutora, który zajmuje się też stricte tym obszarem i dostarcza do sklepów zoologicznych te zabawki dla zwierząt. No i na końcu mamy właściciela sklepu zoologicznego, który, jak możemy się domyślić, w sklepie ma nie tylko zabawki dla zwierząt, ale masę innych produktów. No to teraz z jego punktu widzenia można by jemu udostępnić dostęp do jakiegoś panelu w hurtowni i on musiałby wtedy, chcąc złożyć zamówienie, wchodzić do takiego panelu, przeglądać te produkty, składać zamówienie, później w jakimś swoim osobnym systemie księgowym prawdopodobnie to jakoś tam księgować. Natomiast jeśli chciałby zamówić na przykład karmę dla psów, czy dla kotów, czy dla papug, no to musiałby skorzystać znowu z systemu innego dystrybutora, więc to powoduje taką trudność, że taki właściciel sklepu w zasadzie musiałby korzystać z 5, 10, 15 różnych systemów. I oczywiście no, wygoda tutaj nie jest jedynym aspektem, bo to samo może się dziać na poziomie dystrybutora, który może też dystrybuować inne produkty niż to, co ten konkretny producent do niego dostarcza. Więc żeby nie tworzyć nie wiadomo jak dużej ilości systemów informatycznych, które zresztą byłyby nienormalnie drogie i w zasadzie niemożliwe do utrzymania, no to korzystamy właśnie z API. Czyli ten producent wystawia takie API do informacji o swoich listach produktów, o stanach magazynowych do dystrybutora. Ten z kolei może sobie od różnych producentów takie API integrować w swoim systemie dystrybucyjnym.
a później jeżeli na przykład ten właściciel sklepu zoologicznego korzysta z jeszcze innych grup produktów od jeszcze innych dystrybutorów, w ramach swojego systemu do monitorowania stanów magazynowych, swojego systemu księgowego, może sobie skonfigurować ten swój pudełkowy system w taki sposób, aby połączyć się z bazami produktów różnych dystrybutorów. Co więcej, na każdym z tych poziomów, na każdym z tych etapów, każdy ten podmiot może dowolnie wprowadzać zmiany w swoich systemach informatycznych bez wpływu na to, co się dzieje dalej, o ile oczywiście nie zmieni tego protokołu, tego interfejsu połączenia pomiędzy dwoma systemami, co oczywiście dzieje się dużo rzadziej niż zmiany na poziomie poszczególnych segmentów w tym głównym systemie informatycznym. Więc też jeśli chodzi o cały ekosystem, o całe flow, jest on dużo bardziej stabilny, dużo bezpieczniejszy i dostęp, przepływ danych jest dostępny praktycznie bez zakłóceń. No i oczywiście można by się zastanowić, no ale to jest tak, że każdy sobie może takie API wziąć i się podłączyć do niego i zintegrować się za pomocą jakiegoś systemu przez to API. No to zależy. Wyróżniamy tutaj trzy typy API pod względem ich dostępności. Pierwszy typ to jest taki najbardziej zamknięty, najbardziej bezpieczny, gdzie lista odbiorców tego systemu jest najbardziej ograniczona i to jest taki dostęp prywatny. Czyli można powiedzieć, że tutaj dostęp do tego konkretnego systemu za pomocą interfejsu API ma tylko organizacja wewnętrznie. Czyli właśnie jeśli potrzebujemy zintegrować jakiś nasz system logistyczny z jakimś naszym systemem księgowym, z jakimś naszym systemem sprzedaży, z jakimś naszym CRM-em, no to jest właśnie to API, które wewnątrz organizacji pomaga nam działać. Następnie mamy typ API, który nazywamy partnerskim, czyli tutaj właśnie możemy wybrać, że te konkretne firmy, bo to są na przykład nasi dystrybutorzy albo to są nasi klienci, mogą się zintegrować z naszymi bazami danych i rozmawiać z naszymi systemami dowolnie. A trzeci typ to jest API publiczne. No i tutaj jest właśnie przykład tych map Google'a, gdzie powstaje bardzo dużo też nowych biznesów, bo w ten sposób właśnie bardzo często duzi dystrybutorzy, sklepy wystawiają swoje produkty do sprzedaży dla pośredników. To są takie rozwiązania w stylu, jak znacie, Ceneo albo Oponeo, czyli tam, gdzie powstaje taka dodatkowa warstwa nad tymi biznesami, które już sprzedają, na przykład w internecie, bo ona właśnie pobiera informacje o tych produktach i wystawia je w swoim takim własnym sklepie. Oczywiście tych produktów bardzo często w ogóle nie widzi na oczy, ale integruje informacje o nich dookoła jakiegoś danego tematu, czyli jeśli na przykład, i to jest tam pomysł na biznes, interesuje kogoś sprzęt rowerowy, ale tak bardzo szeroko, czyli od rowerów przez wszystkie części, po ubrania, po pocztówki z rowerzystami, no to nie zawsze będzie tak, że w sklepie rowerowym wszystkie te rzeczy znajdziemy. A tutaj możemy sobie pobrać informacje o takich produktach z różnych sklepów i zintegrować je dookoła tego jednego tematu z jakąś na przykład jeszcze porównywarką. Możemy też pokazywać produkty z różnych sklepów w jednym miejscu. Jeśli chodzi o technologie, które za API stoją, no to najczęściej usłyszymy o takich dwóch, to jest SOAP i REST. SOAP to jest tak naprawdę taki zdefiniowany protokół, który ustandaryzował przepływ informacji między systemami. A równie często usłyszycie tutaj o REST i to jest trochę inna kategoria niż SOAP, dlatego że REST to jest bardziej taki zbiór koniecznych wymagań, który musi przez API zostać spełnione, aby uznać je za taki standard właśnie RESTowy. Jest z jednej strony trochę więcej tych wymogów, ale z drugiej strony no zostawiają trochę więcej przestrzeni na dopasowanie tego rozwiązania do konkretnej sytuacji, więc de facto łatwiej i szybciej się wdraża REST, przez co zyskują ostatnio na popularności. I w tym obszarze, w tym podejściu REST, w tworzeniu Application Programming Interface'u w ten sposób pojawia nam się jeszcze temat Open API. To jest takie rozszerzenie, które umożliwia tworzenie RESTowych API w taki sposób, aby były one agnostyczne językowo-technologicznie, czyli programiści tworzący oprogramowanie w różnych językach technologicznych mogą tworzyć API bez takiego guessworku, bez takiego pracowania na technologiach, których nie znają, czyli niezależnie od tego, w jakim języku programują, mogą stworzyć API, które będzie współpracowało z różnymi systemami. A pod kątem samej architektury, takiej infrastruktury rozwiązania, możemy jeszcze rozróżnić API na SOA. To jest Service Oriented Architecture, to jest takie
nowocześniejsze podejście do starych monolitowych systemów, gdzie wszystko było takie kaskadowe, czyli jedna zmiana jakiegoś konkretnego modułu w systemie powodowała konieczność zmiany we wszystkich innych. SOA to jest bardziej już takie nowoczesne podejście do tworzenia architektury rozwiązania, do tworzenia architektury API, ale nadal ma w sobie pewną dozę kaskadowości. Natomiast nowszym podejściem jest oparcie API o mikroserwisy, gdzie każda usługa, każdy produkt opisany w danym module jest osobnym serwisem, osobną usługą, czyli jeśli potrzebujemy zmienić jakiś klocek w całej układance, nie spowoduje to konieczności wprowadzania zmian we wszystkich innych elementach tej układanki. Przez to wdrażanie zmian jest dużo łatwiejsze, nie powoduje jakichś błędów, nie powoduje problemów w funkcjonowaniu danego połączenia, danego API. Więc budowanie tych rozwiązań w oparciu o mikroserwisy jest zdecydowanie bardziej wydajne, zdecydowanie bardziej efektywne i przez to coraz bardziej również zyskuje na popularności. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj i do następnego. Cześć!